Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam nadzieję, że pan marszałek, tak jak poprzednikowi, pozwoli wydłużyć wystąpienie. Proszę państwa, jakie znacie systemy uzbrojenia, które polskie, które sprawdzają się na Ukrainie? System przeciwlotniczy Piorun i armatohaubica Krab. To są produkty z czasów rządu Platformy i PSL-u. Pokażcie mi jeden produkt po blisko 8 latach waszych rządów, polskiego przemysłu, który jest waszym dorobkiem. Nie ma żadnego. Proszę państwa, rosyjska rakieta uderzyła w środek naszego kraju, przy bierności instytucji państwa polskiego. Szczątki tej rakiety zostały odnalezione po kilku miesiącach przez postronną osobę. Gdzie był minister Błaszczak? Są dwie wersje jego postępowania. Wiedział i nic nie zrobił, bo nie wiedział. Obie wersje są dla niego kompromitujące. Pozostawienie szczątków tej rakiety stwarzało potencjalnie ogromne niebezpieczeństwo dla ludności i skutkuje odpowiedzialnością nie tylko polityczną, ale również polityczno-karną. Dlatego najważniejsze osoby w państwie, prezydent, premier, minister obrony, rozpoczęły ucieczkę od odpowiedzialności, wyścig na oświadczenie o tym, kto wiedział mniej. Minister obrony narodowej postanowił całą odpowiedzialność w tej sprawie przerzucić na wojsko. W normalnych czasach można byłoby powiedzieć, po co komu taki minister, ale w czasach zagrożenia taki minister sam stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, wywołując konflikt między władzą cywilną a wojskiem. My w tej sprawie mówimy jasno: murem za polskim mundurem. Ta sprawa pokazuje wielką rozbieżność między propagandą rządu PiS a faktycznym stanem w tej sprawie. W październiku ubiegłego roku pan minister Błaszczak powiedział: zbudowaliśmy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Dzięki staraniom rządu PiS nasze niebo jest bezpieczne. Kilka tygodni później, w wyniku wybuchu rakiety w Przewodowie, życie straciło dwóch polskich obywateli. A chwilę później rosyjska rakieta uderzyła pod Bydgoszczą. Dlaczego nie zadziałał ten wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej? Bo go nie ma. A wiecie państwo, dlaczego go nie ma? Dlatego, że zamiast 8 baterii systemu Patriot, minister Błaszczak w 2018 roku kupił ile? 2. Pytałem przez wiele lat, gdzie jest pozostałe 6 baterii? O pozostałe 6 baterii wystąpił do Amerykanów po wybuchu wojny na Ukrainie w pełnej skali. Rząd amerykański kilka dni temu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce tych 6 baterii. One będą w Polsce za kilka lat dopiero. Ta sprawa pokazuje, że minister Błaszczak zmarnował, przespał kilka lat. Do działania obudził go huk rosyjskich armat w wojnie na Ukrainie i zaczął się chaotyczny system pozyskiwania sprzętu. Dowodów na to jest wiele, między innymi system HIMARS. Proszę państwa, w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, w czasie wielkiego zagrożenia rakietowego dla naszego kraju, kiedy nie mieliśmy własnego systemu obrony, sojusznicy zaproponowali nam wzmocnienie naszej obrony, oferując system baterie Patriot. Początkowo minister Błaszczak przychylił się, nawet wskazał miejsce, gdzie te baterie mają być rozmieszczone. Ale w sprawie wypowiedział się prezes Jarosław Kaczyński. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że te baterie w Polsce będą tylko dla dekoracji. Mogą mieć znaczenie niewielkie, jakieś dekoracyjne właśnie, ale nie militarne i nie polityczne. I minister Błaszczak zmienił zdanie. Odmówił przyjęcia tego wzmocnienia. Okazało się, proszę państwa, że baterie były niemieckie i nie pasowało to do propagandy pisowskiej. Korzyści partyjnej propagandy były dla tych ludzi ważniejsze niż dobro Polaków, niż bezpieczeństwo kraju. W spokojnych czasach
można... W spokojnych czasach można powiedzieć, że można by było powiedzieć, że przeżyliśmy Macierewicza i Misiewicza, przeżyjemy i Błaszczaka. Ale czasy nie są spokojne. Potrzebny jest minister obrony narodowej, dla którego dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będzie najważniejszym nakazem, a nie korzyści partyjne, własne korzyści. Polacy już wiedzą, że minister Błaszczak stwarza tylko kłopoty. Potrzebny jest minister, który zagwarantuje bezpieczeństwo. Dlatego minister Błaszczak musi odejść.